Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny i dzisiaj zapraszam Was na test podkładu, które to będziemy testować dzięki uprzejmości widzki Ewelinki. Ewelinko, pozdrawiam Cię i oczywiście macham, prawie tak jak Miss Polonia lub Miss America, albo tak jak w Familiadzie. Jest to podkład naturalny Felicea. Słuchajcie, ja nigdy nie miałam do czynienia z naturalnymi podkładami, więc jestem bardzo ciekawa, ale zanim zmierzymy się z tym i zobaczymy, jak on będzie wyglądał na mojej facjacie, no to oczywiście kilka słów wstępu. Zaraz Wam przeczytam, co ten podkład ma robić, bo tutaj z tyłu jest dosyć wyraźnie napisane. Jest to naturalny podkład o działaniu nawilżająco regenerującym, wyrównuje koloryt i ukrywa niedoskonałości skóry, nadaje skórze promienny wygląd. No dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że było w ostrości. Jeżeli nie było, to wybaczcie. Natomiast co? Wiemy, co ma tutaj działać. Czy zadziała? Zobaczymy. Podkład kosztuje około 40 zł, 39, 40, nawet 50. Jest dostępny m.in. na stronie Felicea oraz na stronie HB. Są trzy odcienie. Ja mam w odcieniu... Uwaga, pomyślmy trochę, to nie trudne. Light, czyli 131. No, coś mi przerwało. Dobra, jest to podkład wegański. Tak jak wspominałam, nie miałam nigdy do czynienia z naturalnymi podkładami, więc jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał na mojej facjacie. Przypomnę tylko, że ja mam cerę mieszaną w kierunku tłustej, także smalec na czole, strefa T, policzki raczej suche lub normalne, ale jednak bardziej nienormalne niż normalne. Będę nakładać standardowo, czyli tak jak lubię najbardziej, przy pomocy ukochanej gąbeczki z Glam Shopu. Ona już jest zwilżona. Zaraz się zbliżę i zobaczymy. Moje pierwsze wrażenie dotyczące tego podkładu, dotyczące oczywiście jego wyglądu, jest jak najbardziej pozytywne. Nie sprawdzałam jeszcze koloru, natomiast ta buteleczka jest taka, powiem Wam, bardzo zacna, wygląda elegancko, pompeczka również. No mam nadzieję, że coś ciekawego się tutaj zadzieje. Będziemy sobie omawiać ten podkład w świetle naturalnym. Mam nadzieję, że noc nas nie zastanie. W tej chwili jest godzina, słuchajcie, 15. Także mam nadzieję, że szybko zaaplikujemy ten podkład. Później Wam pokażę, jak on wygląda przy współpracy z innymi produktami. No i po kilku godzinach mam nadzieję, że się spotkamy i sobie omówimy końcowy efekt, czyli tak zwany werdykt. Także dobra, już bez zbędnego przedłużania przybliżam się do Was. Moja skóra ostatnio jest w kondycji, raczej powiedziałabym, że dosyć spoko. Najpierw zobaczmy, jaki to jest kolor. No jestem bardzo ciekawa. Nałożę, słuchajcie, troszeczkę, o, żeby Wam pokazać. O, kojarzy mi się ten kolor z Revlonem 150, ale może jest to mylne pierwsze wrażenie. O, śliczny kolor. Bardzo mi się podoba. Taki akurat w sam raz na zimę. Także jest to podkład, słuchajcie, jednak o gęstej konsystencji. Co ja bardzo lubię, no bo to oznacza, że będzie długotrwały. No mam nadzieję, że widać, jak nakładam. Może troszeczkę ciemniejszy, odrobinę ciemniejszy mógłby być ten odcień, ale jak na zimowego dziada, to w tym momencie pasuje. Ale to jest bardzo ciekawe, słuchajcie, bo tak, on ma taką właśnie konsystencję dosyć pokaźną, natomiast na skórze wygląda tak bardzo, ale to bardzo lekko. Mam nadzieję, że ten kolor również nie będzie się zmieniał w trakcie aplikacji produktu. No, na razie jestem, powiem Wam, pod niemałym wrażeniem. Ja wiem, że kogoś to może razić, tudzież mierdzić, że ja tak nakładam bezpośrednio prawie, że jak korektor. Natomiast ja mam takie tendencje, więc też przyzwyczajmy się do tego. O, no, bardzo mi się podoba. Wygładza tę skórę, jednocześnie czuję faktycznie nawilżenie. Czy on tę skórę będzie regenerował? No to już... No dzisiaj się tego nie dowiemy. Mam wrażenie, że troszeczkę ciemnieje ten kolor, że już troszeczkę mi właśnie ściemniał na dłoni. Natomiast w moim wypadku nie jest to nic złego, no bo... Tak jak wspominałam, fajnie by było, jakby oryginalnie on troszeczkę był ciemniejszy, żebym nie wyglądała na ducha. Troszeczkę spija mi tutaj gąbeczka ilość tego podkładu. Jeżeli chodzi o krycie, to moim skromnym zdaniem jest to krycie
Raczej średnie. Nie podkreśla. Sorry, że się tak, wiecie, odwracam od Was, ale staram się po prostu analizować sytuację na bieżąco. Teraz też widać, jak ten kolor jaśniutko wygląda przy mojej cerze i przy nosie Rudolfa. Także nakładam jeszcze troszeczkę. Jak widzieliście, dosyć sporo nałożyłam, także to krycie można budować. Nic się tutaj złego nie dzieje. Natomiast ja już obawiam się jednej rzeczy, że to nie będzie podkład dla takiej cery jak moja. Że on fajnie, jak moja, czyli cera nienormalna, że on faktycznie fajnie będzie działał, ale raczej dla skóry suchej. Natomiast nie uprzedzajmy faktów. Mam nadzieję, że troszeczkę pudrem wyrównam sobie ten kolor ducha, no i jak on będzie wyglądał na czole. Test czoła jest ważny. Ja staram się również na czole dawać najmniej, no bo tutaj jest, wiecie, porolandia do kwadratu, ale nie, no bardzo ładnie wniknął w te pory. Chociaż powiem Wam, że na początku miałam wrażenie, zresztą o czym wspominałam, że on jest leciutki. Teraz mi się wydaje, że jednak nie do końca. Co nie oznacza, że wygląda jak szpachla. Nałożyłam już na całą mordencję, także tak to wygląda. Postaram się przybliżyć, żebyście mogli zobaczyć, jak on wygląda na czole. Moim zdaniem bardzo ładnie. Nie przebijają się jakoś szczególnie tutaj te pory. Tak samo na policzkach, także skóra faktycznie jest wygładzona i jest nawilżona. Czy to jest pełne krycie? No moim zdaniem nie. No ale tak jak ja Wam zawsze mówię, że podkład nie jest od tego, żeby zakrywać nam wszelkie niedoskonałości. Od tego jest korektor. Dlatego ja zaraz się będę tutaj posiłkować jakimś korektorem, jak jakiś odnajdę i za chwilę się Wam pokażę. Na razie jest ok. Szybciutko, bardzo szybciutko zastyga, no ale tak jak to podkład o takiej konsystencji i faktycznie muszę stwierdzić, że odrobinę ściemniał. Także dla bladzioszków w sam raz, ale czy dla cery tłustej, no to nie powiedziałabym i moim zdaniem jest tutaj potrzeba przypudrowania właśnie tego podkładu, co też zaraz uczynię i zaraz pokażę Wam się z konturowaniem i ze wszystkim i wtedy sobie tak wstępnie, takie wiecie, wstępne oględziny zrobimy. Na razie jest ok, czy to jest jakaś rewelacja, nie powiedziałabym, ale podoba mi się, jak wygląda ten podkład. No dobra, i tak wygląda skończony makijaż i podkład w całej okazałości, we współpracy oczywiście z pudrem. Puder na dzisiaj to Healthy Mix Bourjois. Tak, ten gagatek, super, lubię go, polecam. Pudry w kompakcie to teraz to jest coś. I oczywiście konturowanie, wszystko tutaj jest, bronzer na włosach jak zwykle. I co mogę powiedzieć? Jestem pozytywnie zaskoczona w tym momencie, zresztą na przebitkach zapewne widzicie, jak ten podkład wygląda z bliska. Nie wygląda może idealnie, jeżeli chodzi o czoło, natomiast policzki są pięknie, naprawdę pięknie wygładzone, wyrównane kolory. Tak, no patrzę tutaj na pudełeczko, na opakowanie, niedoskonałości skóry, tak, faktycznie jest nawilżający. Czuję takie lekkie ściągnięcie, słuchajcie, na czole. Także nie wiem i to jest bardzo ciekawe, bo podkład ma taką gęstą konsystencję, jak nakładała małą warstwę, no to skóra oczywiście czuła się lepiej, jak już nałożyłam tę drugą tutaj na tym policzku, jak widzieliście, no to no było trochę gorzej, no ale to jak wiecie, no z każdym podkładem, także jakby nakładał mało, to myślę, że będzie wyglądać dobrze, kolor jest odpowiedni, także dla takiej karnacji jak moja, nie dla typowego bladziocha, ale jedna karnacja jasna jak najbardziej, nie przypudrowana. Nie wygląda ładnie i to muszę powiedzieć, natomiast jak już przypudrowałam i już chwileczkę jest na tej mojej skórze, coś tam pracuje, coś tam robi, to wygląda dosyć w porządku i jestem zadowolona. Ciekawa jestem, jak on się będzie wyświecał, no bo jednak no, posiadaczki takiej skóry jak ja, no dla nas to jest ważne, dla mnie przynajmniej. I czy on będzie faktycznie długotrwały?
Także no regeneruje. No, tego na ten moment nie wiemy, czy on nadaje promienny wygląd. Tak, no bo widzieliście, jak wyglądało to, jak jeszcze nie nałożyłam pudru. Natomiast ja takiego czegoś nie lubię, bo właśnie moja skóra szybko się wyświeca i szybko u mnie jest ząg. Także ja już na ten moment się z Wami żegnam. Zobaczymy się oczywiście w podsumowaniu. Już nie będzie to światło dzienne, no bo jak widzicie, chylimy się tutaj ku upadkowi. Czyli ciemność nadchodzi, ciemność, widzę ciemność, ale przekażę Wam, mam nadzieję, już kilka moich wstępnych uwag i no, jakieś pierwsze wrażenia dotyczące tego podkładu. Także na razie zmykam i do zobaczenia dla Was za chwilę, a dla mnie za kilka godzin. No cześć, przychodzę do Was z ostatecznym werdyktem dotyczącym tego podkładu. Ostatni raz widzieliśmy się po godzinie 15, jest godzina, 22:04, więc podkład już 7 godzin, no prawie, niemalże 7 godzin jest na mojej twarzy. I teraz oceńmy go sobie. Oczywiście tutaj lampy na mnie świecą, więc to świecenie się na mojej facjacie może być spotęgowane. Natomiast no nie jestem już taką optymistką, jak byłam na początku, szczerze powiedziawszy. Jeszcze chciałabym sprostować tę informację, że są 3 odcienie. Są 2 odcienie light i medium. Tamten jest taki oliwkowy. Natomiast dobra, ocenimy sobie ten produkt, jak wygląda po 7 godzinach i jak wygląda właśnie na mojej twarzy w tym momencie i czy ja jestem z niego zadowolona. Nie jestem zadowolona. Słuchajcie, już pomijając to, że moja twarz świeci się, jakbym walnęła się smalcem prosto z wiadra, albo no, łopata smalcu. Ja Wam wspominałam, że ja mam cerę mieszaną w kierunku tłustej, więc mój nos się zaczął świecić już po godzinie, a podkład mi się zważył na czole, no bardzo, bardzo wcześnie. Wygląda to świetnie na brodzie i na policzkach, chociaż tutaj w skrzydełkach nosa no wychodzą mi te pory, troszeczkę się tutaj starł i chciałabym Wam powiedzieć jeszcze, w jakich warunkach był testowany ten podkład. Był testowany w warunkach domowych, więc nigdzie nie wychodziłam. Żaden wiatr, żadne trudne warunki atmosferyczne mi nie groziły. Także no muszę powiedzieć, że tak średnio. No właśnie, no zważył się tutaj, zważył się no nawet na policzkach, gdzie ja tak za bardzo nie mam z tym problemu, ale też nigdzie się nie starł, więc nadal jest na tej twarzy. Szkoda, żałuję, bo kolor bardzo ładny, konsystencja właśnie przypominająca mi mój ulubiony podkład wszechczasów, czyli Revlon Colors tej 150 buff. No nie, to nie jest dla mnie. Faktycznie skóra jest nawilżona. Nie czułam już później tego ściągnięcia, o którym mówiłam Wam na początku filmu, że czuję, natomiast no pierwsze wrażenie niestety jest na nie, no bo ja nie lubię się świecić. Ja rozumiem, że teraz podkłady rozświetlające oraz podkłady nawilżające wiodą prym, natomiast na mojej facjacie to się nie sprawdza i wygląda to nieświeżo, więc no oczywiście mogłabym rzec, że tak długo się podkładu nie nosi, no ale to wiecie, to jest takie standardowe 5, 7, 8 godzin, nie przyszłam do Was po 12 godzinach, także na razie nie, będę próbowała oczywiście jeszcze go mieszać z innymi podkładami, więc daję mu jeszcze szansę. Na ten moment, jak w jury, jestem na nie, ale cieszę się, że go wypróbowałam. Dziękuję bardzo, że miałam taką możliwość. Pozdrawiam Ewelinkę po raz kolejny i żegnam się już z Wami. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że jakoś Wam pomogłam tą recenzją. Ale jak wiadomo, na każdej facjacie sprawdza się coś innego. Może z odpowiednią bazą, z bazą matującą wyglądałoby to lepiej, ale ja wiecie, chciałam przetestować w naturalnych warunkach ten podkład bez żadnych wspomagaczy. Żegnam się na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!